19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Słuchajcie, postanowiłam pomóc mojemu chłopakowi w karierze muzycznej. Jego zespół jest fenomenalny, więc świat w końcu musi o nim usłyszeć. Tak się składa, że wiem, jak to zrobić. Po prostu chłopcy muszą nagrać teledysk. Idę jeszcze na spotkanie z dziewczynami, bo mamy parę spraw do obgadania, ale za 2 godziny zdam wam pełną relację z nagrań teledysku. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mecia, czekaj. No, hej. Hej. Dobra, kończę, papa. Cześć. Melania chce jak najszybciej pochwalić się koleżankom swoim pomysłem na teledysk. Jest podekscytowana, bo pierwszy raz występuje w roli reżysera. Jednak to o aktorstwie zawsze marzyła, dlatego sama chce zagrać główną rolę żeńską. Nie popsuję sobie dzisiaj humoru. A to jakiś szczególny dzień? Tak. Mam zamiar nakręcić teledysk dla Bruna. Oni, chłopaki z zespołu, myślą, że sam talent wystarczy, ale to nieprawda. Trzeba umieć się wypromować. No tak. No to jeszcze chwila i zostaniesz ich menadżerką. Tak, good idea, Lenka. Dobry pomysł. Na razie skupię się na teledysku. Dzieciaki z ośrodka obiecały, że mi pomogą. Słuchajcie, jak dla mnie bomba. Mela, reżyserka. Ekstra. I aktorka. Napisałam specjalnie rolę dla siebie i dla Bruna. Będzie mega romantycznie. Czyli miłość kwitnie, tak? To Melcia, kiedy ślub? Melcia, nie żartuj sobie. Na razie ślub bierze Lucy. Właśnie, bo Bruno zgodził się zagrać na twoim weselu. Załatwił nagłośnienie, oświetlenie i fotobudkę. Każdy będzie mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ale ekstra. Super. Dzięki. Melcia, nie cieszysz się? Cieszę się. Lucy, no przecież widzę. Dobra, powiedz mi, nie lubisz muzyki Bruna? Lubię, on jest świetny. Tylko jak sobie pomyślę o tej sali, ona jest taka okropna, od razu mi się od niej chciewa tego ślubu. Lucy, nie przesadzasz trochę? Dziewczyny, nie widziałyście jej. Ja nie wiem, jak Zuza i Jarek mogli ją wybrać. Słuchaj, ja ci wierzę. Jak dla mnie Zuza zawsze miała obrzydliwy gust. Oczywiście, że tak, ale jak będziemy tak siedzieć, to na pewno niczego nie wymyślimy. Jedźmy na tę salę. Może uda nam się zrobić tam jakieś fajne dekoracje? No w sumie czemu nie? Mam jeszcze trochę czasu. Może? Że wątpię, żeby się ją dało uratować, ale i tak miałam gadać z menadżerką o menu. To tutaj. Dziewczyny przyjeżdżają do domu weselnego. Bardzo chciałyby powiedzieć Lucy, że nie jest tak źle, jak myśli, ale miejsce jest rzeczywiście mało romantyczne. Klub studencki. Mówiłam wam. Lucy, no nie załamuj się. Oświetlimy to odpowiednio i będzie okej. Ale mi się wydaje, że nie tylko o to chodzi, prawda, Lucy? Też tak myślę. Lucy, pogadamy szczerze? Dziewczyny, bo to wszystko jest po prostu beznadziejne. Ja się cieszę, że Arek chce ze mną wziąć ślub i w ogóle to super. Ale za każdym razem, jak widzę tą salę, to widzę w niej Zuzkę. A ja nie chcę mieć wesela tam, gdzie ona. A rozmawiałaś o tym z Arkiem? Nie. Lucy, no musisz z nim pogadać. To jest twój ślub i to ty możesz być najszczęśliwsza na całym świecie. Ale i tak się nic nie da zrobić, bo już zapłaciliśmy zaliczkę. To może trzeba grzecznie do kogoś zagadać i zwrócą wam pieniążki? Melcia, tak się nie da. No dziewczyny, trochę wiary w ludzi, no musimy chociaż spróbować. Ej, chodźcie, tu jest jeszcze druga sala, zobaczmy ją, może będzie lepsza. No nie, no tutaj jest jeszcze gorzej. Już widzę, jak Zuzka w tej swojej białej sukience tańczy tutaj z Arkiem. Przepraszam, a panie do kogo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My mamy tutaj wynajętą salę na wesele, a właściwie mój narzeczony Arek Brzozowski. No i chciałam pokazać przyjaciółkom. Pani umówione? Wie pani co, no bardzo przepraszamy za najście, ale to jest ważne, bo chodzi o to, że nasza przyjaciółka no nie może tutaj urządzić wesela i bardzo panią prosimy o zwrot zaliczki. Słucham? No, przecież tu chodzi o zdrowie psychiczne naszej koleżanki. Melka, co ty gadasz? Poczekaj. Zastanawiamy się, jaka jest szansa na zwrot zaliczki. To proszę się już nie zastanawiać. Nie zwracamy zaliczek. Drogie panie, nie mam czasu. Proszę się umawiać. Dziękuję, do widzenia. Co za wredna baba. No ale Lenka, no niestety, no. Racja jest po jej stronie. Ale okay, mówię, okej, Kasia, ale ona nie musiała być aż taka chamska. No tak. Bardzo dobrze, że tu przyszłyśmy.
Lucy, no nie możesz urządzić tutaj wesela, no po czymś takim, nie ma takiej opcji. Posłuchajcie, myślisz, że da się jakoś odzyskać kasę? Mela, co, masz jakiś pomysł? Tak, mam plan. Słuchajcie, damy ogłoszenie na portalu o ślubach, że mamy do odstąpienia salę. Podobno ludzie zabijają się o terminy. Kurde, to jest niezły pomysł. Ja się mogę tym zająć. No dobra, dziewczyny, wszystko pięknie, ładnie. Nawet jak znajdziemy kogoś na tą salę, no to co wtedy z Lucy i Arkiem? No gdzie oni urządzą swoje wesele? Jak to gdzie? W pubie Oskara właśnie napisałam do niego SMS-a, czekam na odpowiedź. Niech mi tylko spróbuję odmówić. W sumie? Widzisz, no, będzie wszystko... proszę, zgodził się! Wiecie, musisz tylko pogadać z Arkiem. Pogadam. Jesteście kochane, nie wiem, co bym was zrobiła. To jest moje najlepsze wesele na świecie. Dziewczyny, słuchajcie, bo muszę już zawijać. Będziemy w kontakcie. Pa! Pa, pa, pa. Czuję, że mogę góry przenosić. Też macie tak czasami, że wszystko się wydaje takie proste, łatwe i że nie ma rzeczy niemożliwych? Normalnie boski stan! No, ja jeszcze ten teledysk, ja wymyśliłam taką cudowną historię. Ja już widzę, jak my z Brunem będziemy pięknie wyglądali. Tutaj? Dobra, kroczek do przodu jeszcze. Melania postanowiła nakręcić teledysk w ośrodku, w którym pracuje razem z Brunem. Dyrektorka pozwoliła im wykorzystać dostępny sprzęt, a wychowankowie zgłosili się do pomocy. Mela poprosiła też Pawła o nadzór techniczny. Super, w ogóle Paweł, Boże, dzięki, że mi pomagasz. W ogóle, Mela, tylko pamiętaj, że w montażu trzeba prosić Kastro o pomoc. Okej? Dobra, jasne, spoko. A teraz chodź, pokażę ci, jak to wygląda. No. A Bruno, wstałbyś na chwilkę jeszcze? A, pewnie. Proszę bardzo. Mela, zamiast tego zielonego tła możesz mieć cokolwiek chcesz. Miasto, niebo, piekło, nie wiem, cokolwiek. Super fajne, naprawdę. To ja będę po chłopaków wszedł, dobra? Dobra, to ja przegadam scenariusz z Pawłem. Okay. Słuchaj, Paweł, bo ja tutaj sobie wszystko, wiesz co, wymyśliłam, wszystko tu mam. Dobrze. Chodź, ja ci pokażę. Więc tak. Bo to będzie w ogóle opowieść o miłości chłopaka i dziewczyny, wiesz? O takim dobrym czasie w ich związku. Jak się przytulali, całowali, jak się trzymali za ręce, wiesz? Bruno? Bruno? Hej! Cześć! Cześć, fajnie, że jesteście. Wiesz co, czytałam ten scenariusz, no i muszę ci powiedzieć, że całkiem nieźle się zapowiada. No, mi też się podoba, powiem ci. Super jest. O, Mela go napisała. Ona, tak? Tak, to ona wszystko wymyśliła i myślę, że wszystko wam opowie. Super. Ja muszę znaleźć chłopaków, bo właśnie mi zaginęli, także idźcie do niej na salę widowiskową, ja tam później do was przyjdę, okay. Dobra? To widzimy się później, pa, pa. Jakbym wiedziała, że tutaj ta szmata napisała ten tekst, bym w życiu nie powiedziała, że jest dobry. No ale to Bruno przecież ciebie wybrał do głównej roli, nie? Pewnie Mela Srela teraz pęka z zazdrości. Ale to Bruno musi na ciebie lecieć, skoro to ciebie wybrał. Dziwisz mu się? Bo ja nie. Cześć wszystkim! Cześć! Tabeleczek nie wiem, dobra, dobra, ja też jestem gotowa, nie trzeba mi poprawić. Słucham? No, makijaż mam perfekcyjny, jestem zrobiona, więc... Nie, co wy tutaj robicie? No, Bruno poprosił mnie, żebym zagrała w jego teledysku, więc Bruno? Jestem. Bruno? Mhm. A kiedy cię poprosił? No, wczoraj wieczorem. Nie wiem, coś cię gryzie, kochana? Dzięki, nic mnie nie gryzie. No, no właśnie, no to kiedy zaczynamy? Nie. Ty na pewno nie zagrasz w tym teledysku, a w ogóle to będzie dobrze, jak sobie stąd pójdziesz. Ale nie, zaraz. Nie ty mnie tutaj zaprosiłaś, więc nie ty mnie stąd wyprosisz. Dobrze, to poczekajmy na Bruno, a on ci powie to samo. A teraz, kochana, odsuń się, bo nam przeszkadzasz. Dobra, Paweł, chodź. No, zobaczę. Ogarnij kartę, okej? Tak, dokładnie. Zadatek obejmuje tylko wynajęcie sali. Przyjaciółki pomagają Lucy znaleźć chętnego na salę, w której Arek miał mieć wesele z Zuzą. Lucy jest załamana, bo nie chce, żeby dzień ślubu kojarzył jej się z byłą dziewczyną narzeczonego. Tak, że ja wyślę pani linka ze stroną lokalu i będziemy w kontakcie, dobrze? Super, pozdrawiam, do widzenia. No i co? No dobrze, że jest zainteresowanie, no ale nie wydaje mi się, żeby ta laska to wzięła, bo za bardzo marudziła. Nie, no dobra, dziewczyny, to jest po prostu bez sensu. Ej, no ale Lucy, ej, zaczekaj, Lucy! Kurde, dziewczyny, my musimy coś zrobić, przecież ona jest kompletnie załamana. Julka, nie mogę teraz gadać. Mamy próbę, wiesz? To... Słuchaj. Dobrze, powiedz Lucy, żeby się nie martwiła. No nie pozwolimy jej urządzić wesela w tak ogromnej sali. Ja też uważam, że to jest totalne bezguście. Dobra, będziemy w kontakcie. Pa, pa. Jeszcze im się sala nie podoba. Ukradli mi wesele, jeszcze wybrzydzają. Jezu, a co mnie to obchodzi? No wiesz,
Dobra, sorry, Zuza, po prostu nie mogę przestać myśleć o tej Meli. Jezu, jak ja nie trawię tej laski. Zresztą ty też powinnaś, bo w końcu to jest najlepsza psia psioła tej szmaty Lucy. Jezu, musimy coś zrobić. No ale co chcesz zrobić? Chlepniesz trochę wody na laptopa, a jakoś odciągnij. Zwariowałaś? Przecież tak się nie robi. A chcesz, żebym przestała się do ciebie odzywać? No właśnie. Dobra, poczekaj. Mysz, 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 tu jest! Tam gdzieś pobiegła. No tak się tak boisz, to po prostu stąd wyjdź. No ale tam jest na pewno, tam gdzieś biegła. O, taka paskudna. Tak? No, no tam jest, no. No przecież widziałam, tak? Nie ma tam żadnej myszy. No ale jak to nie ma, no? Nie wiem, no to... Może mi się coś przewidziało? Tak, chyba nie tylko to ci się przewidziało. Dobra, wszystko gotowe, możemy zaczynać. Odsuń się. Ej, ekran zgasł. Jak to zgasł? No nie działa nic. Ej, to jest wszystko mokre, ktoś tu coś wylał. Ale nie. To twoja sprawa. Co ty robisz? Zostaw mnie! Nie udawaj! No kazałaś mi czekać w kącie, tak? No Mela, nie ma czasu, musimy to wysuszyć i innego laptopa znaleźć. Chodź szybko. Tobie radzę stąd wyjść, macie tu nie być, jak wrócę. Ktoś się pyta, na ile osób jest sala? Maksymalnie 120. Kolejny zainteresowany? No, chyba tak, bo nieznany numer. Tak, słucham? Tak, oferta jest wciąż aktualna. Dobrze, to umówmy się za 30 minut pod salą. Super, do widzenia. No i chyba się udało, dziewczyny. Gość jest bardzo napalony, bo nie wyszło im z wcześniejszą salą jakieś błędy kalendarzowe. No i chcę zobaczyć tą salę. Jesteśmy z nim umówione. Super. Cudownie. Lucy! Słyszałaś? No. Chodź tutaj szybko. Nie załamuj się, chyba kogoś znalazłyśmy. Naprawdę? No, no, jeszcze nie ma czego świętować, ale jesteśmy umówione z gościem. Dziewczyny, jesteście kochane. Nie wiem, co bym bez was zrobiła. Kogo kochamy. Ej, 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 nie ma czasu na czułość. Idziemy, tak. Idziemy, ubieramy się, zbieramy. Tam jeszcze trzeba dojechać. Wydaje mi się, że powinieneś tutaj wystąpić. Bruno nadal nie wie, że to Melania ma zamiar zagrać w jego teledysku, dlatego zaprosił do tej roli Iwonę. Mela jest wściekła. Podejrzewa, że Małkowska chce jej odbić chłopaka. Co się stało? Ty się jeszcze pytasz? Udasz głupiego, czy naprawdę taki jesteś? Ej, Mela, nie bądź niemiła, tylko powiedz, o co ci chodzi. O to, że zaprosiłeś tę wredną małpę! Nie stać, okej? A co, może nie chciałaś wszystkiego zepsuć? Ej, wiesz co, Iwona, myślę, że powinnaś już iść. No zaraz, wyrzucasz mnie, bo twoja głupia laska ma jakieś urojenia? Ej, teraz przesadziłaś. Wiesz, że Melanie, więc dlatego myślę, że naprawdę powinnaś już iść. Nie, dobra. Wy wszyscy macie paranoję, idioci. Chodź, Zuza. Nie mam zamiaru na to patrzeć. Paranoicy. Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. Ej, chciałem dobrze. Zaprosiłem Iwonę, bo myślałem, że przyznałam się dziewczyna do teledysku. A ja? Ja ci nie pasuję? No przecież napisałam tę rolę dla ciebie i dla mnie. Ja myślałem, że chcesz to reżyserować. No, reżyserką to jestem w drugiej kolejności. Przecież aktorstwo to jest mój żywioł. Ej, trzeba było mi powiedzieć. Dobra, gołąbeczki. Przepraszam bardzo, nie mamy czasu, musimy zaczynać. Panuje wszelki gotowi? Niezły teatrzyk nam zrobiliście, przed kamerę. Zaczynamy. Tymczasem mężczyzna, który miał przejąć salę weselną od Lucy i Arka, nie przyszedł na spotkanie. Dobrze, rozumiem. Do widzenia. Co jest? Hej. Facet powiedział, że nie przyjdzie, bo jego narzeczona zobaczyła zdjęcia na necie i nie chce tutaj wesela. No jakoś mnie to nie dziwi. Ej, Lucy, kurde, no ale co za palant to? Nie mógł jej wcześniej pokazać tych zdjęć, zanim się z nami umówił. A już miałam nadzieję. Wiecie co, dziewczyny, nie ma się co załamywać. Chodźmy, usiądźmy gdzieś i pomyślimy, co zrobić. Wiecie co, lepiej sobie darujmy. Przecież w tej sali nie może być aż tak źle. Lucy, przestań kłamać. Przecież wszystkie dobrze wiemy, że tu nie chodzi o żadną salę, tylko o Zuzę, która ją wynajęła. A my się tak łatwo nie poddajemy. No właśnie. Zobaczy, że będzie wszystko dobrze. No, nie ale wiem... Wiecie, co... no, trochę mi głupio, że mi tak strasznie pomagacie. Miałeś załatwić tylko salę. Ja się wszystkim zajęłam i co spieprzyłeś nawet to... Po co ty mi się w ogóle oświadczałeś? Tłumaczę ci, że to ta baba coś pomieszała. Przestań, no, nie moja wina. Wiecznie zwalać winę na innych. Masz umowę, wpłaciłeś zadatek i nie więźliście mnie. Mam wrażenie, że oni potrzebują sali na wesele. Nie, Marcie, przepraszam bardzo. Tutaj znajdziemy. Na kiedy, za rok? Przepraszam, mogę wam zadać pytanie? Ale nie widzi pani, że rozmawiamy? Ja wiem, ale my chyba możemy wam pomóc. Proszę, mam w tym momencie nie przeszkadzać, ale... okej? Znaczy się posłuchajcie, bo z tego, co zrozumiałeś, my to chyba nie macie sali albo, nie wiem, jakieś macie tam no, nie problemy. Mamy. No, a nasza koleżanka ma tutaj zarezerwowany termin, no to może mogłybyśmy go wam odstąpić?
Ale to jest jakiś żart? Nie. Lucy miała mieć tutaj wesele, no ale zmieniły się plany, a chce odzyskać zadatek. Przepraszam, a kiedy ta rezerwacja? Za miesiąc. No, właściwie to chcieliśmy za dwa, ale lepiej to niż za rok. Pewnie no, chcecie właśnie, za to jakiś ekstra hajs, co? Nie. Chcemy tylko odzyskać zadatek i to wszystko. No to ekstra, bierzemy to. Znaczy, prawda? Cudownie. Tak, pewnie, że tak. Super. No to super. Czyli załatwione, no to ekstra. Ty się do mnie nie odzywaj, póki tego nie załatwimy. Zawsze wiedziałam, że mam najlepsze przyjaciółki na świecie. No ale dzisiaj dotarło do mnie coś naprawdę bardzo ważnego. Te piękne, mądre i dobre dziewczyny są moją jedyną rodziną. Mamo, jeżeli czuwasz gdzieś tam nade mną w niebie, to chciałabym, żebyś wiedziała, że dopóki je mam, to wszystko będzie dobrze. Cześć. 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 Do ciebie nie mówiłam. Arek jeszcze nie wie, że Lucy odwołała rezerwację w domu weselnym i chce zorganizować przyjęcie w pubie. Za to wie o tym Iwona. Ponieważ jest wściekła na Melę, postanowiła się na kimś wyżyć i wkurzyć Arka. Pogadać? Dobra, no to ja wpadnę do ciebie, tylko dokończę, okej? Okay? No, buziaki. Ja ciebie też. Pa, pa. Co, szykuje się jakaś ciężka rozmowa? Z tego, co pamiętam, to miałeś do mnie nie mówić? Wiesz co, zrobię wyjątek, bo chcę cię ostrzec. Nie mam zamiaru cię potem reanimować, jak dowiesz się, że Lucy ma cię za totalnego wieśniaka. Może się przymknąć i zająć swoim życiem? Ona na pewno będzie chciała odwołać ten wasz durny ślub. Halo, pomoże mi ktoś? Jasne, pewnie, dawaj to, stary. Morda, dzięki. Ania mi właśnie mówiła, że pojechałeś po soki. To na wesele wasze, nie? Jak na nasze wesele, a czy ty mówisz? No jak to przecież macie robić tutaj u mnie w knajpie. Co? Prawda? Czekaj, przecież z Adrianą z całym szacunkiem uwielbiam cię i w ogóle nie mam nic przeciwko, ale mamy wynajętą salę. Dobra, stary, to nie wiem, to dzwoń do niej, dogadujcie się jakoś. Mówiłam ci, Lucy uznała tą salę za totalną wiochę. Słyszałam, jak rozmawiała z Melą. Ty znowu robisz aferę? Chyba ty. Dzień dobry, Arek Brzozowski. Ja dzwonię potwierdzić salę. Ale zaraz, jak to jest wywołana? Przecież my tam mamy... No tak, ale... Aha. No dobrze, rozumiem. Dziękuję, do widzenia. Jak? No odwołana. Czekaj, ja tego w ogóle nie rozumiem. Pani ja mówiłam wieśniaku? Piwka nie dopiję? Możesz sobie wypić. Wpadnę później. Trzymaj się. Lucynko? Tak? Chciałem ci powiedzieć, że to dobrze, że masz takie koleżanki, które pomagają ci przy weselu, ale to ja powinienem ci jakoś pomóc w tych przygotowaniach. A to nic nie musisz robić. Ale córeczko, muszę. Mała nigdy by mi nie wybaczyła, gdybym ci nie pomógł w tych przygotowaniach. Wy mieliście piękne wesele. Zawsze lubiłam oglądać wasze zdjęcia z tamtego dnia. Wiesz, córeczko, nie mogę ci dać pieniędzy, bo jestem beznadziejnym ojcem. To nawet tak nie mów. Ale to prawda. Dobry ojciec przygotowałby finansowo swoją córkę, a ja co? Mogę ci dać tylko to. Wasze obrączki ślubne? Tak. I bransoletka. Kupiłem ją mamie na naszą rocznicę. Nie zdążyłem jej dać. Wiesz co? Możesz ją sprzedać. Może wystarczy na sukienkę. Tak bardzo brakuje mi mamy. Wiem, córeczko. To pewnie Arek pójdę otworzyć. Dobrze. Nie chciałabyś może porozmawiać o ślubie? No, chciałam. Lucy, dlaczego ja dowiaduję się od obcych ludzi, że uważasz mnie za wieśniaka, że nie mam gustu i że chcesz odwołać ślub? Ale Arek, to nie tak. To chodziło tylko o salę. Ty wybrałeś ją z Zuzą, a ja nie chcę mieć wesela tam, gdzie wszystko mi się z nią kojarzy. Dobrze, ale dlaczego mi nie powiedziałaś? Przecież my wcale nie musimy brać tego ślubu. Ja i tak chcę być z tobą, no. Tłumaczę ci przecież, że chodzi tylko o salę. Ja po prostu dopiero dzisiaj sobie to uświadomiłam. Słuchaj, ja wiem, że oświadczenie nie były jakieś romantyczne. Arek, daj mi skończyć. Słuchaj, kocham cię i chcę za ciebie wyjść. To chodziło tylko i wyłącznie o salę. Udało nam się odzyskać zaliczkę z tamtego domu weselnego. Oskar się zgodził, że urządzimy wesele w pubie za darmo, więc trochę zaoszczędzimy. No, to znaczy, że ty dalej chcesz za mnie wyjść? No, oczywiście, że tak. Może już się bałem, że ty chcesz odwołać nasz ślub. Wiesz co, muszę ci coś pokazać. Co to jest? Tata mi dał. To są obrączki ślubne moich rodziców.
Boże, jakie ładne. Mogę? Dawaj. Jesteś śliczna. Żona moja? Kochani, zaraz zobaczycie teledysk, który nakręciliśmy razem z Brunem. Na razie jest on w surowej wersji, ale no, nie mogłam się powstrzymać, żeby wam go nie pokazać. Tylko zanim to zrobię, to najpierw powiem wam, co zrozumiałam dzisiejszego dnia. Niestety na naszym świecie jest dużo złych ludzi. Złych, złośliwych małp, takich jak Małkowska, którzy psują wszystko, co dobre i piękne. Ale nawet tacy ludzie nie są w stanie zepsuć prawdziwej miłości. Bo miłość ma w sobie największą moc i właśnie o tym jest nasz teledysk. Miłego oglądania, kochani. Zobacz, jak ludzie gubią nadzieję, a inni szukają siebie gdzieś. Zobacz, jak gubią się w kłamstwach, szara rzeczywistość przerasta ich. Nie rozumiesz, zastanawiasz się, nie rozumiesz, nie pomożesz im, widzę dalej cię. Małkowska rozpowiada, że masz kiłę, także idź z nią jakoś porozmawiać. Małkowska rozpowiada, że ja mam kiłę? Zabiję ją. Ja nie mam żadnej kiły. Ała, zostaw mnie, wariatko! Weźcie to wściekłe zwierzę ode mnie! Uciekasz wszystko przed wszystkimi! Zostaw mnie, nie walcz! Ja nie jestem chora, kretyna! A właśnie, że jesteś! Masz kiłę, rzeżączkę, wszystko, masz zmiany na mozgu! Masz! Ja jestem zdrowa, za to ty nie masz mózgu w ogóle! Ej, uważaj na te tłumy ludzi, trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek, znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel, a to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus.